Coraz więcej rolników rozpoczyna zbiór rzepaku. Na ukończeniu są także opóźnione z powodu deszczów sianokosy. Żniwa rzepakowe w województwie poznańskim nabierają rozmachu. Przy kapryśnej pogodzie tegorocznego lata rolnicy wykorzystują każdą okazję, by zintensyfikować małe żniwa. Na razie więc kosi się rzepaki. Praca tutaj prowadzona być musi dwufazowo. Najpierw wykonuje się pokosy, a po przesuszeniu zacznie się omłoty kombajnami. Będą tutaj w tym roku udane zbiory dorodnego rzepaku szlachetnej odmiany bezarukowej. Spółdzielnia produkcyjna w Nieszawie obsiała nim kilkadziesiąt hektarów pól. Jedno okrążenie tego pola zajmuje pracującym tu ludziom całą godzinę. Od środy przyszłego tygodnia przewiduje się rozpoczęcie zbioru jęczmienia, najpierw ozimego. Fabryka maszyn żniwnych w Płocku. Dziś, mimo że jest wolna sobota, pracowano tutaj jak w zwykły roboczy dzień. Rzepakowe żniwa już się rozpoczęły, ale zapotrzebowanie na części zamienne do kombajnów nadal ogromne. W czerwcu Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej zapowiedziało wstrzymanie znaku jakości i odbioru kombajnów, jeżeli fabryka nie dostarczy odpowiedniej liczby części zamiennych. Fabryka podjęła już od kilku miesięcy bardzo energiczne działania, aby części zamienne do kombajnów wyprodukować w maksymalnej ilości. W tym roku produkujemy części prawie dwukrotnie więcej niż w latach poprzednich, aby wszystkie kombajny do akcji żniwnej zostały wyremontowane. Pracujemy w wolne soboty i w dodatkowych godzinach. 13 lipca, godzina 10.30. Z taśmy montażowej tyskiego zakładu FSM zjeżdża dwumilionowy w historii fabryki samochód. Wśród gości załogi są dzisiaj przedstawiciele władz politycznych i państwowych z Kazimierzem Barcikowskim. A wszystko zaczęło się w roku 1972, rozpoczęciem produkcji Syreny 105. Dziś fabryka produkuje najpopularniejsze w Polsce Fiaty 126P. Oczywiście ten, który przed chwilą opuścił ostatnie stanowisko montażu, jest samochodem znacznie odbiegającym od wersji sprzed 12 lat. Jest zmodernizowany przez fabrycznych konstruktorów i przede wszystkim całkowicie już polski. W FSM-ie myśli się już o jego następcy. Przed dwoma dniami podpisano z turyńską firmą wieloletnią umowę o współpracy. Jej efektem będzie nowa wersja Fiata wyposażonego w trzydrzwiowe nadwozie, oszczędniejszy w eksploatacji, włoski silnik o pojemności 703 cm chłodzony cieczą. Przewiduje się, że pierwsze takie samochody opuszczą fabrykę za dwa lata wiosną. Milicja ujawniła przestępczą działalność handlarzy samochodami. Jeszcze dwa dni temu ten magnetowid cieszył właścicieli. Kosztuje co najmniej 700 tysięcy złotych. Teraz jest w depozycie Dzielnicowego Urzędu Spraw Wewnętrznych na Żoliborzu w Warszawie. Państwo I z 28-letnim synem przez kilka lat pośredniczyli w kupnie i sprzedaży samochodów. Robili to bez zezwolenia. Nie płacili podatków. Na razie wiadomo, że sprzedali 25 samochodów. Skarb Państwa stracił na tym prawie 10 milionów, a oni zarobili 50 milionów złotych. Podczas przeszukania w skrytkach w ich mieszkaniu znaleziono 78 złotych monet, złote zegarki. Ten to szwajcarski Schaffhausen. Była także w skrytkach biżuteria. W sumie złoto ważyło 3 kilogramy. Do tego majątku właściciele nie chcieli się przyznać. Powiedzieli inspektorom, że nie wiedzą, skąd się to wszystko w domu znalazło. Trzyosobowa rodzina miała cztery samochody. Do tego się przyznali. Na razie ze względu na dobro dochodzenia nie możemy podać więcej szczegółów. Dziękujemy za uwagę. Dobranoc. Dobranoc Państwu.